Dzień dobry. W naszym cyklu mój dramatyczny gościmy dzisiaj Jarosława Gajewskiego. Witam cię serdecznie. Jarosław Gajewski był aktorem teatru dramatycznego w latach 1987-2003. 16 lat, bogatych w różne doświadczenia. No i bardzo chciałem się namówić na. Na Twoje wspomnienia tutaj, Twojej pracy w teatrze dramatycznym. Tradycyjnie chciałem zacząć od, od początku. Początki zawsze są ciekawe, a jak sądzę, w Twoim przypadku ten początek chyba się nazywał Zbigniew Zapasiewicz. Czy to za jego sprawą tutaj się tak. znalazłeś? Tak, właśnie było. E, powiedziałbym, że Zbigniew Zapasiewicz oznaczał dla mnie tyle co teatr dramatyczny, jeszcze zanim byłem w tym, mm -hmm. e, w tym teatrze w latach 70. Oglądałem tu jego przedstawienia. Chyba pierwsze to był król Lir, gdzie grał hrabiego kęta, mm -hmm. potem rzeźnika w rzeźni, potem Kubusia Fataliście, w Kubusiu Fataliście. Oczywiście to nie jest porządek chronologiczny powstawania tych premier. Ja tak to przedstawienia o, oglądałem, tak. E, 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 to był. Potężny teatr, jeden z takich teatrów, który decydował o tym, co człowiek wyobrażał sobie o teatrze, młody człowiek, jakim wówczas był. A to od razu y, y, zapytam Zbigniew Zapasiewicz, a nie Gustaw Cholubek? Zbigniew Zapasiewicz. Gustaw Holowbek to jest powiedziałbym odkrycie mojej takiej dojrzałej <grymnie> to jest odkrycie bardziej dojrzałego mojego aktora. Gustaw Holowbek się pojawił w latach 80., Bo zaraz po tym, jak odszedł mm -hmm. z Teatru dramatycznego, jak się pojawił w Teatrze Polskim, gdzie od 1984 roku przez trzy lata byłem i tam. E, e, dopiero zobaczyłem, kto to, kto to jest. Jakby tutaj, mimo tego, że grał e, skrzypka w rzeźni, że grał mm. króla lira, e, e, króla lira w, w królu lirze, to... Wydawało mi się, że jest aktorem pozostającym w cieniu Zbigniewa Zapasiewicza. No, wybacz, wszyscy Państwo wybaczcie. No mieli no, różne style. Absolutnie się. style. Zapasiewicz wydawało mi się, że, e, że cokolwiek mówi, ma rację. Miał, miał na mnie jakieś ogromne oddziaływanie, które, które zresztą nigdy nie znikło do ostatnich chwil swojego życia. Chętnie patrzyłem na niego na scenie, chętnie z nim rozmawiałem, jeśli zechciał zaszczycić mnie rozmową. No a Gustaw holowbek to jednak takie dłuższe przyglądanie się mm -hmm. jego, jego aktorstwu. A obejrzałem go pierwszy raz w sztuce Ja Michał z Montaigne w teatrze, mm -hmm. w, w, z bliska w sensie mówię po, 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 tym, po tych latach 70., -tych, które oglądałem tutaj. Grał pięknie Tartifa w, w przedstawieniu. Zatorskiego. Wydawało mi się, że ma nadmiar dystansu do tego, do tego co robi i upłynęło, musiało upłynąć dużo czasu, my zobaczył, że ten dystans jest nadzwyczajną wartością mm -hmm. w jego aktorstwie. No a jak, jak się stało, że Zbigniew Zapasiewicz zaangażował się do teatru dramatycznego, on obejmował tutaj dyrekcję teatru w 1987 roku. Tak, zwykle w zapasie był przede wszystkim jednym z moich profesorów w szkole. Nigdy nie miałem z nim zajęć. Mhm. Dopiero po szkole brałem udział w, w seminarium reżyserskim, w których on... W których on no, Prowadził seminarium reżyserskie ze wspólne zajęcia aktorów z reżyserami, i tam pier, pie, po raz pierwszy m, uczestniczyłem w jego zajęciach. To było rok czy dwa po szkole. Jeszcze wtedy nie był dyrektorem teatru m, dramatycznego, Był też, a, ale to był też taki profesor, na którego zajęcia uciekało się ze swoich zajęć, żeby zobaczyć, jak on prowadzi. Mm. <laughs> Niech mi wszyscy wybaczą, moi m, nauczyciele, ale rzeczywiście to to miało miejsce. Jakie, jakieś okienko, jakaś możliwość wyjścia z zajęć owocowało tym, że się szło do sali gimnastycznej, gdzie właśnie akurat Zapasiewicz prowadził zajęcia z Witkacego, z rokiem Małgosi Pieczyńskiej, um, Mietka Moreńskiego, świętej pamięci też kolegi z tego teatru. E, e, e. I to był taki profesor, który miał na mnie ogromny wpływ, nie mając ze mną, ze mną zajęć. Pilnie oglądałem jego egzaminy, uciekałem na jego zajęcia, więc w sposób naturalny, kiedy tylko zadzwonił w 1987 roku, wydaje mi się, że ten pierwszy telefon odbrałem w jakimś autobusie. Nie, możliwe, nie. Nie, nie było komórek. Jeszcze. Nie wiem, dlaczego kojarzę to z autobusem, już wiem, dlaczego. Pomyłka. E, 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 tak, to był, to był telefon do, do mojego domu. Właśnie ledwo, ledwo miałem telefon przepraszam, do domu mojej teściowej, gdzie, gdzie mieszkałem wówczas. E, no, da, tak, powiedział, żebym zgłosił się do niego na rozmowę, bo obejmuje, obejmuje teatr. Jeszcze, jeszcze go nie ma, więc rozmowa była krótka, oczywiście. Tutaj niedaleko w jego gabinecie i w zasadzie nie, nie było o czym mówić. Ja byłem wówczas w teatrze Kazimierza Dejmka i wydawało mi się, że jestem na... Na, na, na szczycie no. szczęścia. Możliwość bycia z nim, w sensie z Dejmkiem, była czymś ogromnie wartościowym. I do dzisiaj mam poczucie, że to był ten moment, który zdecydował o, o moim myśleniu, o wiele bardziej niż pobyt tu, to inna sprawa. No ale wtedy nie miałem wątpliwości, że wyjdę z teatru Dejmka i przyjdę tu, tak się. Tak się stało. Było też tak, że Udeimka jednak grałem niewielkie role, przepraszam bardzo. Grałem niewielkie role, tymczasem, tymczasem tutaj Zapasiewicz od razu mówił o dwóch, trzech poważnych. Po poważnych rolach i to miało o, o, ogromny wpływ na decyzję młodego człowieka, spragnionego grania. Przypomnę, że były to czasy, gdzie w telewizji były dwa e, e, programy, nie było YouTube'a, nie było, YouTube nie było mieliśmy e, kilka premier filmów zagranicznych e, rocznie, polskich też niewiele więcej, więc, e, a jeszcze to był taki czas, kiedy na, na tych środkach masowego przekazu ciążyło odium Stanu wojennego, mm. kolaboracji, więc w zasadzie nie było pracy i tak się troszeczkę przeczekiwało ten czas, najważniejszy czas swojego startu. I nagle zapas, mówił to to, dwie role wspomniał o ptakach, wspomniał o teatrze Nerona i Seneki, no i, no i po prostu nogi się ugięły z radości. No i i tyle, to, 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 było, to było decydujące, a zresztą sama jego osobowość, możliwość, możliwość bycia z nim, to był profesor, który robił dyplom na moim roku, w którym też nie zagrałem, robił wszystko w ogrodzie Eduarda uh -huh. Albiego. Y y y y i no, to, były takie, to, to była chemia. Z zapasem miałem jakąś chemię, którą nie miałem z wieloma innymi wielkimi aktorami, z którymi się spotykałem, których, i których szanowałem. A jakbyś spróbował? Wiem, że to może być trudne, ale wskazać te. Składniki tej chemii. Co, co, o, co o tym yy, zadecydowało? Co w aktorstwie, w sztuce aktorskiej Zbigniewa, Zapasiewicza było dla ciebie takie fascynujące. Na początku to była ogromna siła oddziaływania scenicznego. Nie wiem co. No, patrzyłem na niego i w zasadzie tylko na niego. Mówię, cholubek wydawał mi się funkcjonować w jego cieniu, chociaż grał króla. Króla Lira. Później to e, oczywiście jego stosunek do słowa, praca nad słowem. Mm. Po jego śmierci Antoni Libera, jak pewnie wiesz, powiedział o nim, że to był posłaniec słowa. Mm. Coś takiego było, że on przepuszczał słowo, jak gdyby przez całego, całego siebie. Każda cząstka jego ciała brała udział w wygłaszaniu słowa. Poza tym taki dar e, głębokiego zanurzania się w przyczyny powstawania słowa. No, i wydawało się, że z jednej strony Zapasiewicz ma coś, co skupia na sobie uwagę, z drugiej strony ma jakąś w sobie bramę do głębi słowa. To, co on mówił ze sceny, zawsze było dla mnie w pełni zrozumiałe, zawsze było pełne, pełne znaczenia i jakoś porywało mnie. Później, kiedy obserwowałem, jak nauczał, no to myślę, że było coś takiego, co te, te, te też mnie dotykało organicznie. Otóż. Funkcjonowało się na scenie całym sobą. O nim się mówiło, że to jest taki artysta słowa, ale to słowo u niego znaczyło pełne, ogromne zaangażowanie w funkcjonowania całego aktora, całego organizmu. Mówił o biologiczności słowa, mówił o biologiczności w swoim nauczaniu, mówił o biologiczności. E, e, pobytu na scenie, że scena jest coś, co tę biologiczność jakoś roznieca I, ta, i tak u niego było, bo znałem go też e, spoza sceny. E, no i, i chyba nie umiałbym wymienić nic bardziej, bardziej nazywalnego niż to, mm -hmm. niż to co powiedziałem. Jakaś specyficzna inteligencja sceniczna, specyficzny stosunek do, do tekstu. Nie wiem, czy wiesz, ale miał nadzwyczajny dar pamięci. Mhm. Uczył się tekstu po trzykrotnym przeczytaniu go, co było też jakoś fascynujące. I, i, i to mu dawało szansę, że większość prób on spędzał nad tym, co, co jest w podtekście, mhm. w przestrzeni, która jest de facto. Przestrzenią twórczości aktorskiej. No i y, myślę, że to dawało mu szansę głębszego wchodzenia w podtekst mm -hmm. niż innym kolegom. Nie, nie, nie przeszkadzał mu tekst. Wielokrotnie, wielokrotnie powtarzał ten mod, że nauczenie się tekstu na pamięć nie przeszkadza aktorowi w stworzeniu roli. Mm -hmm. A powiedz, bo wspomniałeś, że tym kluczowym sensem Aktorstwa Zapasiewicz'a było słowo, dla szacunek dla słowa. Dla, dla, dlaczego dla ciebie to jest też tak ważne? No, mamy aktorów, którzy używają innego rodzaju w swojej sztuce ekspresji niż tylko mm. poprzez słowo. Prawda? Nawet powiedziałbym, że w dzisiejszym teatrze. A to nawet od, od, od lat już funkcjonuje takie przekonanie, że nie słowo musi być najważniejsze, że w inny sposób też można się wyrazić. Mm -hmm. Bez wątpienia można się w inny sposób wyrazić, ale słowo jest najważniejsze. <laughs> jest tak, że mówiąc słowo, raczej mam na myśli słowo w znaczeniu ewangelicznym. Mm -hmm. Logos, model wszechświata, sens. Początek. Na początku, otóż to. Tutaj mówię o takim słowie, nie mówię o tekście literackim, mm -hmm. który się ale wydaje mi się, że, że bez tekstu jednak nie ma teatru. Nawet w teatrze pantomimy jest jakiś tekst, który wyprzedza te działania, te działania aktorskie. I tymczasem, no, wiesz, to jest taka tajemnica, o której. O której Libera powiedział, on był posłańcem słowa. Mm -hmm. Jak to Antoni powiedział, to z ogromną emfazą zostało to we mnie i nie potrafił nic, nic, mm -hmm. nic lepszego wymyśleć, kiedy, kiedy pracował nad, nad tekstem ze studentami. To było no takie bardzo, bardzo indywidualne, nie, nie. tam nic szczególnego z tego nie wynikało, ale sama jego obecność, sama intonacja głosu, sam kontekst e, sytuacyjny, czasami jakiegoś dowcipu, czasami jakiegoś e, m, emocjonalnego napięcia, który dy, dyktował, otwierał naprawdę. O, ogromne źródła dla studenta i dla każdy, każdego, kto na to patrzył, e, stu, źródła jakiejś potężnej inspiracji. To słowo e, naprawdę to było poetyckie słowo. To, to, co on mówił, zawsze było słowem bardzo poetyckim. Przy minimum znaków osiągał maksimum treści. W zasadzie, w zasadzie czegoś takiego uczył. Uczył jakiejś takiej krawędzi. E, po której płynie słowo i ogarnia przepaść po lewej i po, mm -hmm. po prawej stronie i wysoko cel przed nami. No, no, czuję, że, że, że nie mam tutaj dobrych słów, że, że, że posuwam się do mało wyszukanej poezji, żeby, żeby to opisać. Ale poczuwasz się do bycia kontynuatorem tej właśnie tradycji, którą w zapasie Chyba tak. Chciałbym, chciałbym się za takiego uważać. Mało tego, wydaje mi się, że, że zawsze miałem do tego jakąś predylekcję. Na, na początku w szkole teatralnej miałem zajęcia z Tadeuszem Łomnickim, który stawiał właśnie... Na różne rzeczy wydawało się, że na słowo na, najmniej. Mhm. I ja się miałem za takiego aktora, który wyraża się właśnie e, poza słowem. Byłem ruchowcem, jak to, no właśnie, jak tak. to się e, e, o mnie mówiło, e, mówiło na roku, ale to wszystko zmierzało do jednego. Zmierzało do tego, żeby odnaleźć e, słowo. I dzisiaj bardzo bym chciał e, e, się, się tak określić. Jestem, jestem artystą teatru literackiego, gdzie słowo jako sens, jako cel, jako wartość, jako znaczenie. Jest mm -hmm. najważniejszym ośrodkiem grawitacji. Mm -hmm. no przypomnę ci tutaj po, po jednym z pierwszych przedstawień, pierwszych premier, które miałeś w teatrze dramatycznym, a to były ptaki, Arystofanesa, recenzentka słowa powszechnego, Hanna Szczawińska napisała utalentowany od twórca i los, roli. Piste Rosa Jarosław Gajewski. Ten młody człowiek ogromnie precyzyjnie analizuje tekst, zarówno intonację, rytm, jak i nierzadko wieloznaczną treść. No, powiedziałbym, że recenzentka już. Wyszukany komplement. Tak, ale już dostrzegła tę tą, tą predylekcję, o której wspominałeś. Tak. Tak jak wspominałem, miejsce, premiera Ptaków miała miejsce w tej sali, graliśmy to przedstawienie niezbyt wiele razy. Ale no to był poważny tekst Arystofanesa, starożytnego pisarza, i wiedziało się, że w tym tekście jest, że ten tekst ma, m, ma swoją wagę. Na, na pierwszy rzut oka właśnie tak go czytałem, jako ważny tekst bardzo ważnego starożytnego autora. Dopiero potem zobaczyłem, że to jest dowcipne. dowcipne. No i, 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 i to był też czas, w którym już miałem za sobą taką lekturę wspaniałej książki Stefana Srebrnego, Teatr Polski, mm -hmm. Teatr Polski i Grecki. I e, jakoś tak. ważność tego Arystofanesa, która na mnie zadziałała, myślę, że przyczyniła się do tego, że ten dowcip był troszeczkę inny niż dowcip granego niewiele miesięcy później Kubusia, Kubusia mm -hmm. fat, Fatalisty. E, no, miło, że, że, że taka rec recenzentka się pojawiła. Tak, z no, Zbigniew Zapasiewicz był trzy lata tutaj dyrektorem. Tak. Jak oceniasz ten czas jego dyrekcji w teatrze dramatycznym wtedy? I, no, i swoje doświadczenia, które tutaj miałeś za jego dyrekcji? Bo to było parę, parę ról co najmniej, prawda? Między innymi wspomniany kubuś Fatalisty, taka jakby odnowiona wersja przez Zapasiewicza czy ponowiona inscenizacji Witolda Zatorskiego, ale no oczywiście w innej już obszar. sam Zapasiewicz nie grał Kubusia, tylko Pana. Tak, trzeba powiedzieć tak, zrekonstruowana jakoś mm -hmm. scenografia Jerzego Grzegorzewskiego została tak. zrekonstruowana. Muzyka Stanisława Radwana. To, to, tak to było w zasadzie przedstawienie Zatorskiego, którego które mm -hmm. ja pamiętałem. Różniło się w, szczególnych, w poszczególnych rozwiązaniach reżyserskich, sytuacyjnych ale to było to przedstawienie. Zapasiewicz uważał, zresztą chyba słusznie, tę rolę za jedną z najważniejszych w swoim życiu i przedstawienie Kubusia fatalisty chciał uczynić takim e, przedstawieniem poważnie konstytuującym jego teatr. Miało to być przedstawienie dla młodych ludzi, grane przez młodych ludzi, tak też było, przez tych młodych, moich kolegów ze szkoły zresztą, z którymi tutaj przyszedłem. Właśnie miałbym, wspomniany Mieczysław Morański. Grał, grał Kobusia Fotalistę. Kubusia. tak. Ola e, Sawicka, Joasia Wizmur, Tomek, e, e, przepraszam, e, Zbyszek Konopka i Mirek Guzowski. To był zestaw. I Mariusz Bonaszewski wpadał jako żółtek na, na chwilę. No i to, były, to, był, to była taka koncepcja teatru robionego przez młodych dla najszerszej publiczności, ale przede wszystkim dla młodych. Tak też wielokrotnie Zapasiewicz określał ten teatr, który chce zrobić przed 1987 rokiem. Mówił, że żeby robić teatr, trzeba być człowiekiem bardzo młodym, że teatr to jest żywioł młodości. I, i nie przypadkiem zaprosił do tego, do tego teatru również Henryka Machalica. No więc pan Henryk Machalica był dla nas jakimś takim punktem odniesienia, wzorem, powiedziałbym, szczególnej młodości, którą zachowywał w, w, w dojrzałym już wieku. Zapasiewicz też miał wtedy powyżej 50 lat, jeżeli dobrze pamiętam, 56, 50. No tak. coś takiego. No i w zasadzie musiał zrezygnować. Z tego, z tego pomysłu. Co Zaczale. się nie udało? Wiesz no, nie, nie, nie umiem powiedzieć. Nie umiem powiedzieć, ale dopiero kiedy zaangażował Macieja Prusa. Zaskoczyło pewnie nas wszystkich to, że aktorzy, którzy mieli wrócić razem z Zapasiewiczem tutaj, czyli Piotr Franceski, który przez chwilę tutaj bywał, żeby ćwiczyć też sztukę Christophera Hamptona Niebezpieczne związki. Marek Kondrat, który tu wpadł na chwilę, był chyba przez dwa, trzy lata. No, Mieli ci aktorzy, aktorzy wracać, jakby nie wrócili. To była jakaś, mhm. jakaś tajemnica. Ciężar robienia tego teatru ostatecznie spoczął na tych ludziach, którzy tutaj zostali po odejściu. Kolubka, mhm. którzy wrócili trochę z zapasiewiczem, no i na tej garstce na młodych. Proszę? Na młodzieży. Tak, na tak. Młody, których on zaangażował. No i okazuje się, że znaczy na dzisiaj tak mi się wydaje, że tak, teatr to żywioł w młodości, ale nie da się robić teatru samymi młodymi ludźmi, bo wydaje mi się, że to tak, jakby powiedzieć, że w fortepianie będziemy grać tylko wysokimi dźwiękami. Potrzeba też tego, tej lewej, głębokiej ręki, która gra na przykład tylko raz, bardzo niskim F, e, i to jest naprawdę potrzebne do pełni brzmienia teatru. Myślę, że to m, widziałbym jako m, pierwsze kryterium, które e, e, mogłoby budować te ocenę. A drugie to to, że e, Zapaśniacz był przede wszystkim e, e, artystą i myślę, że on. E, e, w pełni istniał na scenie jako aktor, że dyrektorowanie odbierało mu bardzo poważną porcję energii, a że chciał grać na scenie i grał na scenie, no to, no to tutaj brakowało jak gdyby skuteczności pewnych działań, żeby, żeby ten teatr zaczął jakoś, jakoś w, pełni, w pełni funkcjonować. Wiesz, nie, nie, nie umiem. Nie umiem tego ocenić i nie wiem, czy, czy mam w tej chwili wszystkie dane, mm -hmm. żeby to oceniać. Raczej przyszedłem tutaj w takim przekonaniu, że będziemy wspominać, a, 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 a wspominać jest zawsze, zawsze miło i się wydaje, wydaje lekko. No dobrze, to w, w, wspomnijmy Twoje prace. Z, z czego czułeś? Taką największą satysfakcję z tych prac, z tych ról, które w okresie dyrekcji Zapasiewicza tutaj zrealizowałeś. Kubuś Fatalista. To, to była mm -hmm. znakomita praca zespołowa. No, to będę nagrodzona na festiwalu Kla, klasyki, klasyki w, Opolu, w Opolu. Kubuś był w Opolu, nie pojechaliśmy do Kaliszowska. Do Kalisza pojechaliśmy z przedstawieniem Moskwa Pietuszki, A, no tak. w którym, grałeś w którym przecież... grałem w Wienie. Notabene Zasławka Orzechowskiego, tak. który przeżywał trudny okres w mhm. swoim życiu i po premierze. Ta, przestał grać te rolę, ja wszedłem u niego zastępstwo, przydarzył się kali Więc pewnie te, te dwa przedstawienia wówczas miały uh -huh. decydujące znaczenie. Ale było tu przedstawienie, którego, o którym się nie pamięta, nazywało się Parasolka. Uh -huh. To była taka adaptacja. Czechowowska, taka tak. Tak, przyszedł uh -huh. ze z, z scenariuszem tego opowiadania Czechowa. Norweski reżyser, który jednak nie dogadał się w jakiś sposób z nami, my się z nim nie dogadaliśmy. Były to jakby dwa różne style prac. Miałem wrażenie, że, że to jest jakaś pomyłka. Ten reżyser siedział i pilnie nas obserwował. To był zupełnie inny styl pracy, do którego nie nawykliśmy. Myśmy oczekiwali, że nam coś podpowie, że będzie nas nieustannie instruował. Z takiej szkoły wyszliśmy. Rozumiał po polsku? Średnio. No, może to była przyczyna. No, otóż to wydaje mi się, że teatr jednak jest mocno związany z językiem, mm -hmm. nawet jak tam jest niewiele tekstu. A w przypadku Czechowa to pewnie była fundamentalna sprawa. Więc tamto przedstawienie było dla mnie jakoś bardzo, bardzo ważne. Znowu niewiele razy je graliśmy, ale, ale było bardzo ważne. No i przedstawienie, którym tutaj którym tutaj zaczynałem po nagłym wejściu do, po nagłym wyjściu z Teatru Polskiego, Teatr Czasów Nerona i Seneki. Grałem Nerona w dublu, przepraszam, dublowałem Marka Konrada w tej roli i moja żona mi powiedziała, wiesz, to ważne, że grasz Cesarza, ale chyba ważniejsze, że dublujesz Marka Konrada. No i, i, i przyznam się, że, że chyba miała rację. Zresztą od tego czasu datuje się nasze takie serdeczne koleżeństwo z Markiem Kondratem, który do mnie mówił ten Z no. w, w sobie właściwym, właściwym, sobie właściwym poczuciem, poczuciem choroby. Ona, ona, ona mnie właśnie nauczyła tego, że Marek grał te role zupełnie inaczej. Mm -hmm. Ja wiedziałam, że nie mogę zagrać tak jak Marek. Grałem troszeczkę po swojemu, no i y, 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 reżyser, powiedziałbym, kursował między nami jako rodzaj, rodzaj takiego... Hmm. Inaczej. To myśmy między sobą e, wymieniali opinie i łagodziliśmy rozmaite napięcia, które pojawiały się w reżyserze na skutek tego, że graliśmy te rolę inaczej, pozwalał, mówił Jacku Zembrzuskim. E, e, pozwalał na tę te, na te odmienność, to była m, m, duża rzecz. A właśnie dlatego, że patrzyłem na Marka i wiedziałem, że wszystko, co robię, muszę robić inaczej, e, było jedną z najważniejszych lekcji aktorstwa, jakie sobie sam zafundowałem. Na scenie, więc wymienił. No to takie tak, tak. są pożytki z dublur. Tak, tak. No, tutaj w przyszłości przyszło mi jeszcze parę razy nagle wchodzić w nagłe zastępstwo i zawsze to było z pożytkiem dla mnie. Mhm. Pamiętam takie przedstawienie chyba w pierwszym czy w drugim roku dyrekcji Macieja Prusa, kiedy. E, e, Waldemar Matuszewski robił Ach Combré. E, I tam e, było, zdaje się, trzech aktorów, zanim o, ostatecznie wszedłem ja. Były takie kłopoty z dogadaniem się z reżyserem, i, że w zasadzie, kiedy ja przyszedłem, wszystko było tak jasne, <laughs> że nie miałem, po, poza faktem, że jest do, do, do premiery trzy tygodnie, że nie miałem ża żadnych problemów. A właśnie byłem wtedy po szybkim zastępstwie Zasławka e, Orzechowskiego. No i. Nie, to chyba było, przepraszam, chyba pietuszki były później troszeczkę. No ale dość, dość że taka, taka sytuacja kolegi, który nagle wpada i robi zastępstwo, okazała się bardzo, bardzo kształcąca. No tak, na pewno. Tutaj no, wspomniałeś jak ważny był Zbigniew Zapasiewicz, powiedziałeś również o tym, że obserwowałeś Gustawa Cholubka, miałeś tę okazję będąc w Teatrze Polskim Kazimierza Dejmka, ale tutaj też wydaje mi się, że mogłeś zaobserwować jeszcze tego jednego naszego boga aktorskiego, czyli Tadeusza Łomickiego, tak. który zagrał tu spektakl Ja Feuerbach". No, a ty chyba mogłeś się temu przyglądać. Tak, po, po, popychałem kubeł asenizacyjny na scenie, przemieszczałem się z jednej strony na drugą. Łomnicki to jest oddzielna postać, oddzielna historia. Ale właśnie razem z Cholubkiem i Zapasiewiczem tworzyli dla mnie taką postać jakiegoś aktorskiego bóstwa. Byli twarzami tego aktora. Trójce. Tak, tak bym powiedział. I rzeczywiście. Te, te, to, co, co, co każdy z nich reprezentował w mniejszym lub większym stopniu, powtarzam, to, to, było, to było nadal jest jakimś takim wzorem i wyobrażeniem wartości aktorstwa, do którego cały czas jakoś zdążałem i nadal mi się wydaje, że zdążam. Łowniczki miał jeszcze tę cechę, że był moim pierwszym nauczycielem. W, Akademii Teatralnej obok notabene Piotra Cie, Cieślaka. Mhm. Obydwaj na pierwszym roku mieli zajęcia z elementarnych zajęć aktorskich. Z Łomnickim robiliśmy fragment trzeciej części dziadów, sen senatora. Nazywało się to Dziady, próba. Łomnicki w tym czasie próbował um, um, Salieriego w Amadeuszu, Amadeuszu w reżyserii. Polańskiego. Miało to pewne konsekwencje, bo w tym momencie Polański przyszedł na naszą próbę generalną i raz w życiu uścisnąłem dłonie Romana, mm. do którego Łomnicki miał przepraszam, pewien, pewien dystans i ze swobodą o nim opowiadał, jak zresztą wielu innych wybitnych ludzi. No w każdym razie tu, w dramatycznym, Łomnicki grał Feuerbacha i i znowu spędzaliśmy dużo czasu w kulisach, tak jak w przypadku Cholubka w polskim, patrząc co, co on robi. To było na granicy przełamania praw grawitacji, na granicy przełamania wszelkich praw biologii. A z drugiej strony było bardzo, bardzo pobudzające wyobraźnie. Pamiętam jak Bartosz, Bartosz Zaczykiewicz wiele lat później opowiadał, opowiadał jak po scenie po scenie takiej z wyobrażonymi ptakami, w której, <grym> w której łomnicki po włosku wypowiadając tekst kończący się: O fratelli, uczeli, Iwi, e perfetta, Leticje, nagle kurczył się, bo ptaki na niego siadały w, 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 w ta, w ta, 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 takim stadem. I, i, I Zaczykiewicz przysięgał, że widział. Odchody tych ptaków na ramionach marynarki. I, i, i ja przez chwilę dałem się dałem się mu tak tak było i wtedy zrozumiałem, że, że, to jest praca na, że to jest praca, jaką wykonał nad nami Łomnicki. No tak. więc to, to, było, to, to było coś fascynującego. Oczywiście Łomnickiego znaliśmy też z innych jego, jego rzeczy, także wówczas w Teatrze Polskim, później w powszechnym. E, nie zobaczyłem nigdy go w królu liże, chociaż na tę rolę bardzo czekałem. No, wszyscy ale, czekali. Tak, ale miałem okazję robić z nim dyplom. Po... No właśnie, Hemar. Dokładnie karierę, chemara, tak, karierę tak. Alfa, alfa Omega Z Krzysiem Stelmaszykiem, który grał Alfa Omega, e, który w tym teatrze razem z Zapasiewiczem e, się tutaj znalazł. E, m, więc myślę, że to miało. E, e, miało e, Ogromne znaczenie także to, że Łomnicki, który tu przyszedł, nagle pożalił nam się, że musi stąd wyjść. Mm -hmm. Bo po jakiejś rozmowie z Zapasiewiczem, e, e, przyszedł do nas pierwszy Łomnicki, do swoich byłych studentów. I powiedział, że jest mu bardzo przykro, ale musi nas poinformować, że on miał tutaj robić burzę. Lindsay Anderson miał reżyserować. Nie doszło do tego, ale on nie, nie, nie porozumiał się z dyrektorem i żeby broń może nie obciążać dyrektora w żaden sposób, Musi poszukać swojej drogi poza, poza tym miejscem. No I wydawało się, że wszystko jest w jakiejś takiej normie społecznej. Bardzo się starał o taki wizerunek tej sytuacji sam, sam Łomnicki, ale w tym mniej więcej czasie byłem jego asystentem przy dyplomie w Akademii Teatralnej. Robił Stracone Zachody Miłości. Nezrokiem Agnieszki Pilaszewskiej, Piotrka Antczaka, Tomka Kozłowicza i, no i tam się żalił, że w zasadzie wielką krzywdę mu zrobił Zabasiewicz. Zabasiewicz z kolei mówił wprost, że bardzo obawiał się tego, że Łomnicki stanie między nim a zespołem. Mhm. Padło takie przykre słowo, przyznam się, że... Nie do końca je wówczas rozumiałem, dzisiaj ono wygląda dla mnie zupełnie inaczej, ale to byłaby część odpowiedzi na pytanie o ocenę mm -hmm. tamtej dyrekcji. I to był raczej przykry moment. No tak, ale Tadeusz Łomnicki zdaje się w tym czasie w różnych miejscach próbował i też się nie, nie udawało. a no, a prawdopodobnie ten teatr, mimo że duży, był za mały na. Na dwóch takich gigantów, tak. tak. No, myślę, że tak, że tak było. To był, to był tak, to, ta, Tadeusz Łomiecki był taką indywidualnością, że rzeczywiście konieczność współpracy w zespole okazywała się przy nim bardzo trudna. On doskonale wiedział, że on potrzebuje zespołu. Tak. Dlatego odwoływał się do nas, swoich swoich studentów, którym, którymi mógł zarządzać na scenie, który nie tylko mógł instruować, podpowiadać, o coś prosić, ale na, jeden, na jedno jego słowo myśmy byli jak, jak oddział komandosów. I, I chciałbym się powiedzieć, aż żal, że graliśmy tylko takie trzecioplanowe role. Myślę, że byliśmy dla niego, moglibyśmy wtedy, mu, wtedy dla niego zrobić dużo więcej, niż, mm -hmm. niż ostatecznie zrobiliśmy. Bardzo ważny spektakl dla mnie także z tego powodu, że w roku 1988 bodaj wyjechaliśmy z tym przedstawieniem do Wiednia, do Teatru Georga Taboriego, mm -hmm. gdzie w Wiedniu w teatrze Der Kreis zagraliśmy e, Feuerbard, to znaczy Tadeusz Łomicki zagrał, a my z nim mieliśmy cudowną wycieczkę. Byłem wtedy pierwszy raz za granicą po... Zachodnich. Po zachodniej stronie i doznanie było nadzwyczajne i obecność Łomnickiego, jego komentarze, bycie z nami miały wtedy też bezcenną dla nas wagę. No tak, jeszcze jedno nazwisko, tutaj już nawet napomknąłeś o, o nim, tym razem chodzi o reżysera Macieja Prusa, który za dyrekcji Zbigniewa Zapasiewicza zrealizował tutaj no, Cara Mikołaja, Tadeusza Złobodzianka, w, w, w spektaklu tym zagrałeś, ale później też realizował inne przedstawienia i objął po Zapasiewiczu dyrekcję teatru. A te inne przedstawienia to Na Dnie, Nieboska Komedia, Szewcy i Kordian. I we wszystkich grałeś znaczące role. Różnie te przedstawienia były oceniane, ale. Nawet jeżeli były jakoś krytycznie oceniane, to na przykład no to, to, to przedstawienie nieboskiej komedii łączące też niedokończony poemat, to Twoja rola w tym spektaklu została bardzo zauważona i doceniona. Pozwolę sobie tutaj za, za, zacytować. Dość będzie to obszerny fragment, ale wydaje mi się, że, że to jest cenne. Tekstu Leszka Kolankiewicza, dialogu. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Czytywałem to sobie wielokrotnie. <laughs> no, no to jeszcze raz tobie przypomnę i Państwu. Jarosław Gajewski stworzył postać niezwykłą, wyróżniającą się w całym spektaklu, za każdym pojawieniem się skupiającą uwagę. To prawdziwy aktorski wyczyn. Gajewski posługuje się wszystkimi dostępnymi środkami wyrazu mimiką, gestem, ruchem, przede wszystkim ruchem czy to bardzo powolnym krokiem, lekko utykając, dystyngowanie wsparty na lasce z gałką, czy w baletowych skokach. Obiegając scenę z laską pod pachą czy w miejscu chodem mima poruszając obrotówką z laską prestidigitatora, czarnoksiężnika w dłoni laską, zawsze porusza się nienaturalnie, nieludzko, mechanicznie jak aparat. Okrąża świat i odmierza czas niestrudzony, zaskakująco zmienny, wszędobylski. To książę, Prawdziwy książę tego świata, pan przestrzeni i czasu, może sam będący czasem, gdy on nieruchomieje, świat zamiera, kiedy biega w podskokach, historia przyspiesza. Pan ciemnych ludzkich spraw i czynów, jak cień uczepiony człowieka walczy o ludzką, duszą, o dusz, o ludzką duszę ze, światem, ze światłem. To przeciwnik zbawienia, natchnienie wszelkiej negacji i buntu, rezoner i podżegacz, a zarazem ten szatan to ktoś stąd, z naszych czasów. Robi w jakimś interesie, a włosy wiąże modnie w kucyk. Doświadczenie pracy z Maciejem Prusem. Na ile było dla ciebie cenne, czego nauczyło? A nawet jeżeli okazywało się w efekcie porażką, to czy te porażki też czegoś uczyły? A bez wątpienia. To najważniejszy mój czas takiego formowania się aktorskiego. Z tą rolą było tak, że wydawało mi się, że wiele, że wiele rozumiem z tego, co robię u Macieja Prusa, ale bez wątpienia ta rola była w znacznym stopniu zasługą samego reżysera, który formował jej, jej szczegóły. Na wiele rzeczywiście mi pozwalał. Okazało się, że w najgłębszym moim przekonaniu nie zabił się na mnie w tej, w tej roli. i No i pojawił się taka, pojawiła się taka chemia dobra, w najlepszym tego słowa znaczeniu, chemia sceny. Mhm. Być może jeszcze ważniejszą dla mnie rolą była niezauważona rola Satina na dnie, którą graliśmy w sali Haliny Mikołajskiej, która wtedy jeszcze takiego imienia nie miała. No myślę, że to reżyser z doświadczeniem aktorskim. Reżyser, który był wrażliwy na aktorskie uniki, na aktorskie e, spryty powiedziałbym, na aktorskie próby omijania e, e, trudnych e, momentów w roli. Właśnie on zatrzymywał, uświadamiał trudność tej roli i kazał, kazał się z nią mierzyć, więc to było coś bardzo dużego. Jakoś jako, poza tym miałem wrażenie, że mnie doskonale zna i w związku z tym ufałem mu w zasadzie bezgranicznie. Pamiętam jak po latach spotkaliśmy się w ogrodzie Saskiem ja wówczas czytałem dla radiowej dwójki Lalkę. On mówi, zastanawiałem się o kim pan myśli, kiedy pan gra wąsowską. Czy to była kucówna? <laughs> to, to jest tutaj opowieść o, o nadzwyczajnej przenikliwości reżysera, o tym, jak dobrze zna aktora, bo jest w radiu tak, że jak się ma do czytania dużą opowieść, to jednak <grych> dużą opowieść z wieloma postaciami, to pod te postaci podkładamy różne osoby z życia prywatnego, teatralnego bardzo ważne i prywatnego, więc mhm. tutaj P Prus nie mógł nie mógł wiedzieć, kogo, kogo rzeczywiście podkładałem, ale trafił z dokładnością z dokładnością po prostu snajpera. Więc i, I jakoś, jakoś mnie znał, Wydawało mi się, że ja mu ogromnie ufam, znaczy, przepraszam, ja mu ogromnie uda, u, ja mu ogromnie ufałem, a on wydawało mi się, że, my, że mnie doskonale rozumie. No i taką świadomość zawodową pozyskiwałem w takiej, no dosyć intensywnej szarpaniki, jakbym bym to powiedział. Bo, bo po odejściu za. Znaczy, Zapasiewicz był zupełnie innym innym aniołem sztuki, tak mhm. bym powiedział. Proponował. szedłem za nim jak, jak za aktorem Prus otwierał jakieś dziwne, mhm. dziwne światy. Zgrałem Konstantego wielkiego księcia Konstantego w Kordianie. Kompletnie nie wyobrażałem sobie, że ja mogę zagrać, zagrać tę rolę, a on właśnie takiego Konstantego widział. I y, y, dzisiaj, ja widziałem już paru Kordianów, w międzyczasie byłem asystentem przy y, przedstawieniu Kordiana Jana Englerta, zagrałem w jego przedstawieniu telewizyjnym y, rolę. No, y, wydawał mi się to bardzo ważny dramat, więc go studiowałem i dzisiaj mam, mam pewność, że ta wizja Prusa, zarówno księcia Konstantego, zupełnie odległa od, od postaci historycznej, jest bardzo wartościowa dramaturgicznie mm. dla, dla Kordiana. No Tutaj więc... ba Barbara Osterlow tak yy, pisała o tej roli. Jarosław Gajewski, jeden z nielicznych aktorów, uprawdopodobnia, uprawdopodobnia psychologię postaci, a zwłaszcza motyw Mój brat już Polakiem. Mm -hmm, mm -hmm. No to znowu powiedziałbym, że to nie był, nie był wymiar mojej mojej pracy intencjonalnej. To znowu była jakaś zasługa, zasługa Prusak, zasługa jego Tak, no, Zrealizowałeś. Wydaje mi się, że to była udana rola. <laughs> y, no, a Maciej Prus, tutaj był dyrektorem trzy lata i to był trudny też czas teatru dramatycznego. Trudny czas miał. Zbigniew Zapasiewicz, bo to była końcówka PRL-u. Ludzie pewnie czym innym żyli. W ogóle był czas takiego marazmu. A do odmiany Maciej Prust trafia już na czas po przełomie, ale ma tutaj niebywałą konkurencję w postaci musicalu Metro. No i zagrożeń związanych z tym, że właściciel, producent tego przedstawieniu ma chęć przejęcia całego teatru. No i tutaj walka się toczyła. Walka naprawdę realna. No Bruta, pewne... Brutalna. Tak, i pewne... Brałem w niej udział. Do no postopcji. właśnie, no to opowiedz jak ty to zapamiętałeś. E, e, boję się, że tego w dwie minuty nie nie da się opowiedzieć. Byłem wówczas członkiem komitetu zakładowego Niezależnych Samorządnych Związków mm -hmm. Zawodowych Solidarność. Notabene m, między innymi ze względu na te działania, które, wobec których Solidarność okazywała się bezsilna. Odszedłem. Były wcześniej jakieś ekscesy, ale m, o, tym, o tym trzeba było oddzielnie powiedzieć. Dość, że e, e, byliśmy zaskoczeni, że tak powiem, tą butą, tą śmiałością. Tego producenta, który w zasadzie chciał przejąć ten teatr z całą infrastrukturą, nie przejmując się, że tak powiem, zaszłościami. Ta tradycja tego teatru była dla niego nagle niczym. Moim zdaniem, to właśnie wtedy, jak gdyby tutaj jakoś została zerwana ciągłość bycia tego teatru, i doświadczyłem to na. Na, własnym, na własnej skórze. E, jest tak poza tym, że przewodził temu przedsięwzięciu mój młodszy kolega ze szkoły Janusz Józefowicz, z którym mm -hmm. pozostawaliśmy w bardzo dobrych relacjach. Do dzisiaj zresztą jesteśmy w dobrych relacjach. Niemniej e, taki twardy biznesowy ton wszelkich rozmów, e, wszelkiego degradowania działań teatru dramatycznego na korzyść tego musicalu, który cieszył się ogromnym powodzeniem, był czymś, co otwierało oczy na rzeczywistość, w której, w której funkcjonujemy. Pomijam już takie rzeczy, że we, we wszystkich w prysznicach na moim piętrze pojawiały się napisy e, mazakiem Kocham Juska, "Wielbiuska", kocham Kortka. E, pojawiła się jakaś atmosfera, powiedziałbym, wnoszona przez młodych ludzi, zupełnie nie z tego etosu, mhm. nie z tego sposobu bycia, która wiele odmieniała i zaczynała dominować, mhm. dominować w tym teatrze, no to były poważne takie zabiegi polityczno-administracyjne zmierzające do likwidacji tego teatru. Do podporządkowania tego teatru programowi Janusza Józefowicza i Wiktora Kubiaka. Kubiaka. Byłem raz na, na, zebraniu, na otwartym zebraniu Rady Miejskiej, gdzie panowie Alfred Nowak i Jerzy Zas przeprowadzali, przeprowadzali próbę. Przeprowadzali w zasadzie rodzaj konferencji prasowej informującej o tym, że teatr już został, został przejęty. Do tego, jak wiemy, ostatecznie nie doszło, ale z tej konferencji wynikało, że już jest wszystko pozamiatane i byłem zdumiony tym, jak, jak nic nie jest ważne poza tym, co oni mówią. Nie jest ważne to, co robimy. Nasze dokonania były całkowicie pomijane lub degradowane. Wyznaczany nam został tutaj niewielki skrawek do funkcjonowania na marginesie pracy z, z teatrem Janusza Józefowicza i no, czas był fatalny. Byliśmy tutaj w zasadzie przygnębieni. I doświadczyliśmy wówczas nadzwyczajnego gestu Kazimierza Dejmka, mm -hmm. który proponował nam, żebyśmy wszyscy po prostu przeszli do niego, do Teatru Polskiego. Spotkaliśmy się w Teatrze Polskim. Było to jakieś 3-4 lata po tym, jak odszedłem z Teatru Polskiego. I przywitał mnie, mówił, no, a my to się chyba trochę znamy. <grym> No i pamiętam to jako, jako, jako czas z jednej strony brutalnych zagrywek tych ludzi z ówczesnego ratusza i ludzi z tego kręgu ratusza i jako czas nadzwyczajnej wielkoduszności Dejmka, którego jak mi się wydaje wtedy dopoznałem mhm. ostatecznie wszystko to co wiedziałem o nim wcześniej nagle zostało uzupełnione przez coś. Przez coś nowego. Dużo czasu upłynęło, zanim zrozumiałem, że to był banalny przekręt, który tutaj chcieli zrobić ludzie, mieć teatr w środku Warszawy, może z, m, przejąć więcej niż jeden teatr, zbudować tutaj taki polski Broadway, West End I, i robić poważny komercyjny teatr e, za dobre pieniądze, młodymi siłami ludzi, których zawsze jest nadmiar w tym fachu. No i wydaje mi się, że że poczułem też atmosferę lat dwudziestych, trzydziestych w Ameryce. No i jedna była przykra okoliczność, przykra, przykre wybrzmienie tej sytuacji, czyli nasze, nasze odejście. Przepraszam, odejście wielu kolegów wówczas, którzy. Bo ja tutaj zostałem jeszcze byłem przez dłuższy czas, byłem do roku 90. do roku 2003, o, tym, o czym wspomniałeś, a to był początek lat 90. Tak. E, e, wielu kolegów zrozumiało, że trzeba uciekać z tego teatru, że tu już nic się nie zdarzy, nic nie będzie. No, okazało się, że jest inaczej, że no jakoś się udało wybronić. Wiesz, nie, nie wiem, czy to udało się wybronić. Myślę, że e, taka spektakularna, no nie powiem, że klęska, bo to było bardzo dobre przedstawienie, metru. Ale taka spektakularna klęska na Broadwayu, która nie wynikała z artystycznych okoliczności, tak. moim zdaniem, tylko znowu z takich okoliczności finansowo, społeczno-politycznych, sprawiła, że zaczęto nas postrzegać inaczej. Kubiak się zdecydował trochę, trochę wycofać. No, ale to był też czas, kiedy zrozumiałem, w jakim skomplikowanym świecie funkcjonuje ten teatr. Że jest częścią jakiegoś większego mechanizmu, jakiejś większej wojny która się odbywa ponad naszymi głowami. W, w, w wojny, w której, w, 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 w której bierzemy udział zupełnie nieświadomi, po czyjejś stronie tak. walczymy. No, w historię tego teatru takie z okoliczności, takie sytuacje nie pierwszy, jak nie ostatni raz się, no. się wpisują. No, Maciej Prus pewnie Znużony toż tą sytuacją, rezygnuje w, z dyrekcji y, i przychodzi Piotr y, Cieślak. Y, y, a ten czas dyrekcji Piotra y, Cieślaka, generalnie, jak Że Jeszcze będę chciał do, do, dopytać o pewne mm -hmm. r, r, szczegółowe twoje doświadczenia, role i y, przedstawienia, w których z, y, zagrałeś, ale z dzisiejszej perspektywy ten czas, dopóki tu byłeś dyrekcji Piotra Cieślaka, to no jak oceniasz? Bardzo dobrze i więcej niż bardzo dobrze. Cieślak na pierwszym spotkaniu z zespołem powiedział, że uważa się za ucznia Zygmunta Hibnera mm. i będzie starał się jego śladem w prowadzeniu teatru tego iść, co brzmiało świetnie. Przyznam się, że potem w praniu Okazało się, że inaczej sobie wyobrażałem zarządzanie teatrem przez Zygmunta Hibnera, a miałem wiadomości, powiedziałbym, z pierwszej ręki od Władka Kowalskiego i od Mariusza Benua i od innych kolegów, którzy tam byli za Hibnera, niż to, co robił Cieślach, ale to było. Skuteczne. Cieślak się bardzo oddał zarządzaniu temu teatru. Oddał teatrowi, oddał się pewnej wizji tego teatru jako teatru wyznaczającego pewne kierunki w tym, co jest w Warszawie. I ten gest, który wykonał wobec Krystiana lupy, sprowadzając go tutaj, w zasadzie zmienił wszystko w bardzo krótkim czasie. Trzy przedstawienia lupy, które tutaj powstały, w dwóch brałem udział. Mówię o... O powrocie Powodowicy. Odysa i o wymazywaniu, nagle okazało się skutecznym, jeśli chodzi o zmianę wizerunku tego teatru. Zaczęli też pojawiać się aktorzy Krystiana lub, którzy pracowali zupełnie inaczej. To miało ogromny wpływ na nas, ale okazało się, że się nieoczekiwanie mieścimy w tym spektrum Krystiana. I ta praca, praca była no. Bardzo znacząca, myślę, iż, i dla rozwoju aktorskiego, i dla pozycji tego, tego teatru. Chyba nie najlepiej oceniany e, powrót odysa był dla mnie bardzo ważnym spektaklem. Mm -hmm. e, zarówno poprzez rolę, którą w niej grałem, jak i poprzez e, możliwość obserwacji pracy Krystiana, pracy który był dosyć e, specyficznym reżyserem. Trzeba też powiedzieć, że w roku 2002 pracę tutaj zaczął Jerzy Jarocki nad Błądzeniem. E, pracował około pięciu czy nawet sześciu miesięcy, także w tej sali. Pamiętam Jerzego Jarowskiego, opowiadającego, wykładającego nam e, e, Gombrowicza. E, jego, jego obecność tutaj znowu była takim bardzo ważnym bodźcem. Mimo, że nie, nie doszło do, do tej premiery, jak wiemy Jarocki rozstał się z Cieślakiem, ale właśnie w tym samym momencie przeszedłem do Teatru Narodowego, gdzie pracę nad, nad Błądzenie mogłem kontynuować. kontynuować przez kolejnych sześć <noise> miesięcy. Więc myślę, że około roku pracowałem nad tą wersją, nad rozmaitymi wersjami scenariusza tego przedstawienia i muszę powiedzieć, że żaden z tych dni nie był dniem Straczonym. straconym. Były to wspaniałe próby. Jarocki miał nadzwyczajny dar e, przenikania słowa. No to Pan Zapasiewicz powiedział kiedyś, że aktorstwa nauczył go Jarocki. To niesamowite, bo to jak gdyby. Tu w Jaroski... teatrze Tak, dokładnie. Jarowskiego spotkał dosyć, dosyć późno na tak. swojej drodze, bo już aktorem. Chyba pijaka w ślubie grał. No jeszcze wcześniej na czworakach. Na czworakach, oczywiście Laurent tak. grał w, w, w przedstawieniu Różewicza. No i, I jak gdyby okazało się, że to co, to co czego uczyłem się u Zapaśniewicza, teraz jakby źródłowo miałem, miałem w Jerzym Jarockim. I to był takie naprawdę dopięcie pewnych, pewnych wyobrażeń o, o sztuce teatru, w ogóle się dokonywało w czasie tych prób. Więc ta dyrekcja Cieślaka, głównie poprzez te dwie osoby, ale także poprzez, poprzez prace reżyserskie samego Cieślaka, była dla mnie, były dla mnie bardzo ważne. Bo by, były tutaj trzy rzeczy, Cztery rzeczy w których grałem. Dwa szekspiry. Jeden Brecht i e, Michał Błuchakow. No, więcej było przedstawień w jego reżyserii. A no rzeczywiście, tak był było więcej, ale te. Tak. E, no widzisz, no, w zasadzie. E, 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 wiele ci powiedziałem, e, mówiąc Ale e, na pewno te szekspiry były. No, to, to były znaczące. Tak, rzeczy, tak. Dla mnie były kluczowe. Becket tak. pojawił się też Antoni Libera, co jest bardzo ważne. Pojawiła się taka twierdza becketowska, jak to się mówiło wtedy o dramatycznym. No i to było, to było wielkie osiągnięcie cieślaka. Tu libera z beketem, tutaj lupa z wymazywaniem, a tu w perspektywie Jarocki z, z Gąbrowiczem. No i takie wyobrażenie tego teatru rzeczywiście każe oceniać bardzo wysoko samego Cieślaka. Mhm. I myślę, że. On też na nowo ukształtował zespół aktorski tak, tutaj, tak, prawda? Tak. Tak powiedziałbym dość wszechstronnie, bo by, by była no może już niewielka grupa, ale jeszcze parę osób było wśród aktorek, aktorów, którzy pamiętali na przykład dyrekcję Gustawa Holubka. No był Marek Walczewski, Małgorzata Niemirska, Jadwiga Jankowska Cieśla Gruciła. Było parę osób, które trwało tutaj przez Wo Wojtek Durjas, o tym rozmawialiśmy. Ym, ale do, doszła cała grupa Młodych aktorów, tych, których już Zapasiewicz zaangażował, później Maciej Prus i, i, i w dużej mierze właśnie Piotr Cieślak. A też przyszły takie osoby spoza Warszawy, jak Danuta Stenka, no, która tu wyrosła na aktorkę. Zgadza się. W przedstawieniu Warlikowskiego zagrała elektrę Sofoklesa, a potem zagrała w jego reżyser no właśnie, to jest kolejny reżyser, który tutaj, no, trzeba też wspomnieć Jarzynę w 98 roku tutaj przyszedł. I też robił... chyba zrobiłeś. Tak, z Markiem Kal nie, nie, Nie doszło do tej premiery, doszło do e, e, spektakularnego konfliktu mojego. Nie, nie zagrałeś? Nie zagrałem. Długo próbowałem e, e, tę rolę i nie zagrałem jej w końcu. Uh -huh. e, e, natomiast miałem okazję współpracować z Grzegorzem. Uh -huh. Więc pojawił się Grzegorz Jarzyna, pojawił się Krzysztof Warlikowski. reżyser. Piotr Cieplak, który, tak, którego tak, grałeś. No, no dokładnie. Rzeczywiście. Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu, ptaszek, zielonopióry. Zbigniew tak. e, no, Wrzoza, który robi kaf, y, kawkę. W, tak, gram tam Gregora Zamzę. Tak, rzeczywiście, to wszystko tak. było za Cieślaka. Zgadza się, zgadza się. No, 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 s, s, sam opowiadasz o rzeczach, które sprawiają, że ta ocena dyrekcji Cieślaka rośnie. I ja myślę, że ona, że ona będzie rosła. Po takiej no niestety zapaści, która różnymi okolicznościami była spowodowana, ten teatr nagle za dyrekcji Cieślaka znajduje się na nadzwyczajnie wznoszącej linii. Pojawiają się kolejne przedstawienia Krystiana Lupy. Jarzna odchodzi, ma swój teatr, ale. Warlikowski jeszcze robi tu yy, poskromienie złośnicy, właśnie z Danusią Stanką. Znakomite przedstawienie, znakomita rola. E, no i, i w zasadzie do końca nie rozumiem, dlaczego, dlaczego przestał być dyrektorem. Choć przyznam się, że te szczegóły, które mi opowiadał bezpośrednio e, o, o tym, jak ta dyrekcja została przejęta przez e, pana Miszkiewicza znowu kazały mi myśleć o tym, że, że żyjemy w jakimś dziwnym miejscu, gdzie rzeczy... Znowu kulisy zadziałały. Tak, tak. I to, i to jakieś, jakieś, powiedziałbym, demoniczne wręcz kulisy. Bo z tej... Na pewno mógł mieć powód do żalu Piotr Cieślak, że to tak się skończyło, jak się skończyło. Tak, obawiam się, że to nie jest do opowiadania przed tak. kamerą, nawet przed kamerą YouTube'ową, ale wygląda na to, że mógłby być jeszcze dyrektorem skutecznie dla dobra tego teatru, budując mocną pozycję tego teatru przez dłuższy czas. Wiemy, że w sumie niedługo po odejściu z tej dyrekcji zmarł. Dopadła zdrażna do straszna choroba. Tak, tak no Ale z dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, a ja myślę, że z większej perspektywy także historycy oddadzą oddadzą mu. A z tych licznych, jak tutaj sam wspomniałeś, do, 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 doświadczeń, i różnorodnych bardzo, no bo mhm. z jednej strony Lupa, Jarocki, ci młodzi reżyserzy, którzy wnoszą. Zupełnie nową estetykę do teatru, nowy sposób myślenia, nowe treści. To, 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 to był jednak duży ferment, jaki oni wprowadzili. A jeszcze Libera z Beckettem. To z tych rozmaitych doświadczeń. No, nie chcę pytać jak czasami nie, nie mądrze się dzieci, pyta, kto tam bardziej babusia czy tatuś, ale no, gdybyś tak jakoś wskazał, co, co wyciągnąłeś z tych poszczególnych doświadczeń, nie umiałbym tego od siebie tak bardzo odróżnić. To się wiesz, gdzieś jakoś sumowało, Piotr cieplak był moim kolegą. Ze szkoły, który gdzieś tam wymknął mi się, po, 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 pojechał do, do Krakowa, zrobił tam światową karierę, i tu zaczął, Cieplak, cieplak, cieplak oczywiście cieplak. I zaczął i wrócił tutaj z historią o zmartwychwstaniu pańskim spektaklem, który zrobił we Wrocławiu. Tak. Zbudował ogromną, ogromny podest, na którym Kormorany grały rokową muzykę. No i w sumie to nie było nic takiego nowego, bo taki teatr już gdzieś tam w latach 70. pobrzmiewał w różnych zakątkach Polski. E, oglądaliśmy to z różnej perspektywy, natomiast tutaj, gdzie miało się to dziać na moim ciele, w związku mm. z czym była jakaś zmiana. Ptaszek zielono, zielonopióry po, e, po, tej, e, po tym ekscesie historii o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim był jakimś takim już naprawdę otworzeniem skrzydeł w pracy, w pracy z Piotrem. Ja, miałem ro, przekonanie, że go, doskonale, że go doskonale rozumiem i że będziemy po prostu całe życie we, we dwóch pracować. No i e, e, Nagle okazało się, że on idzie do swojego teatru, do Rozmaitości i mówi to ty przyjdziesz ze mną. Ja mówię oczywiście, przychodzę. No ale tutaj przyjechał nagle e, Leonid Heifetz, który miał robić Wiśniowy Sad i chciał, żebym grał Łopachina. <grym> Stenka miała grać e, Raniesko. On, no, no ale to akurat chyba nie bardzo się udało. E, e, ranios, e, rzeczywiście. Te, te, te... To Danuta Stenka wspominała tę swoją pracę nad tym przedstawieniem i Jakiś miała no, duże wątpliwości. Tak, tak, ale myślę, że, że hejpet zaproponował styl pracy, który znowu mnie, mnie obudził bardzo. Zdziwił mnie paroma rzeczami, że tak powiem, wpuściłem w swoje ciało rosyjski teatr, który potem długo musiałem wytrzepywać z tego biednego ciała, ale. Naprawdę czegoś mnie nauczył. Przedstawienie nie było, nie było sukcesem. Znowu nie chciałbym opowiadać dlaczego, bo pewnie nie wiem do końca. Ale no, spotkanie z Hejfecem, kolejnym reżyserem w tej ogromnej palecie indywidualności reżyserskich, które się pojawiały, było ogromnie ważne. Ze względu na to, że on w pewnym momencie rozmawiał ze mną tylko dwoma, dwoma zdaniami: Mówi Jarosław nie eta dychanie, Jarosław nie, nie eti nogi. Co, co przekłada się na polski Jarosław nie ten oddech, Jarosław nie te nogi. Mhm. Na no to będę o nogach uczył mnie łomnicki, że aktorstwo to, to, to są w 50% nogi. Wtedy zacząłem rozumieć coś z fizjologii aktorstwa, tak bym powiedział, co intuicyjnie do mnie docierało, a nagle musiałem to przepracować e, 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 świadomością już całkiem dojrzałego aktora na, na element warsztatu aktorskiego. No i, no i dlatego to była, to, to była bardzo ważna postać. Zarówno Zbyszek Brzoza i jego kawka, którego mogliśmy grać m, dużo więcej, gdyby nie to, że nam zabrano salę mikołajskiej, która, e, imię której przewędrowało na malarnię, a ta długa sala, która wtedy była małą sceną teatru dramatycznego, została nam odebrana przez pałac. Piotrek Cieplak, którego, z którym później kilka razy pracowałem w Narodowym i, i nie tylko pracowałem z nim w Teatrze Telewizji. W czasie jego pobytu tu w dramatycznym realizował we wrocławskiej telewizji Czterczona, człowieka, który, który był czwartkiem. Tak, no i ta praca nie mogłaby się odbyć, gdyby nie to doświadczenie współpracy tutaj. To tam odbyłem swój najdłuższy dzień zdjęciowy. W, w produkcji tego teatru, który chyba przekroczył do, dobę o jakieś 2 dwie, dwie, trzy godziny. No i to było możliwe dzięki temu, że, że tu się spotkaliśmy, że mieliśmy jak gdyby, coraz bardziej stawałem się powolnym jego narzędziem, tak bym powiedział takim, który, który nie ponosił uszczerbku na, na, na krańcowym oddaniu się. Reżyserowi. Nie grałem u Warlikowskiego, ale bardzo uważnie oglądałem jego, jego przedstawienia. I to było coś nowego, zanim zrozumiałem, że po prostu cały teatr niemiecki naśladuje Warlikowskiego. To, to było coś naprawdę, naprawdę bardzo świeżego i, i inspirującego, a zwłaszcza to przedstawienie elektry z Danusią w mm -hmm. roli głównej, wielkiej roli. Powiedziałbym, że mnie to się o wiele bardziej podobało. Podobało, niż, niż poskromienie złośnicy, które odniosło, wydaje się, większy sukces mm. u widowni. Te rzeczy, o których mówimy, sprawiają, że to Twoje pytanie o, o dyrekcję Cieślaka e, musi uzyskać taką odpowiedź, że to była e, w czasie mojego pobytu najważniejsza dyrekcja i być może w historii tego teatru, jedna z najważniejszych mm. dyrekcji tworzących wizerunek tego teatru. Mm -hmm. To jeszcze chciałem cię zapytać o, o jednego beketa, bo to były dwie bardzo znaczące tutaj role, w czekając na Godota i, i, i klowa w końcówce. A w czekając na Godota, to Paweł Goźliński tak pisał o roli twojej, Wladimira. Wladimir Jarosława Gajewskiego z podkurczonymi rękami kaleki, Zamiatający nogami wygiętymi w xa, przypomina postać z okrutnego cyrku kalek. Chyba tylko coś albo przypadek y, utrzymuje go przy życiu. Rola chociaż wydaje się w pierwszej chwili przykładem aktorskiego manieryzmu, przekonuje rzadko spotykanym perfekcjonizmem. Tutaj wydaje mi się, że też jak pamiętam to przedstawienie i twoją rolę i podobnie w końcówce, to doszło do takiego niezwykłego połączenia sztuki i słowa, no, które jest jak wiadomo w przypadku Beketa, a w szczególności reżyserii Antoniego Libera, niezwykle istotna. Jednak z, jak z jakąś taką niebywałą ekspresją ciała. Tak to, tak to... Tak, tak było również w końcówce. Dzisiaj się dziwię, że Antoni na takie ekscesy się godzi. No. Ale wtedy to się rodziło całkiem organicznie i tak krok po kroku zarówno Antoni akceptował mnie, jak i ja akceptowałem jego filologiczną precyzję i, i rzetelność. I okazuje się, że jedno z drugim się doskonale zgadza. To było, to było moje odkrycie. Dlatego ten Beckett tutaj znowu był kluczowym... Kluczowym moim dokonaniem, powiedziałbym, mhm. w tej mojej osobistej, wewnętrznej, w żaden sposób niepodlegającej ekspresji świadomości aktorskiej. Więc tak. To, to, był, to był jakiś cud. Je, było jeszcze jedno przedstawienie, o którym tutaj nie zdążyłem powiedzieć przedstawienie Piotra Cieślaka. On hmm. zrobił tutaj dwa przedstawienia szekspirowskie, mm -hmm. jak Wam się podoba. I, wiele i, i wiele, i, nie, i nie, wszystko nie, nie. dobrze. Wszystko dobrze, to, dobrze, dobrze, dobrze do, kończę. Do, Otóż to przedstawienie, jak Wam się podoba. Ono, graliśmy je ponad 100 razy, i Cieślak zdjął je, dlatego że powiedział, przedstawienie jest w dobrej formie. Nie, nie chciałbym, żeby ono e, e, straciło tę formę. Chciałbym się rozstać z nim, jak. E, 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 za, e, 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 pamiętając, zachowując najlepszą o nim pamięć. E, 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 I to było, e, to było też e, ważne przedstawienie, o którym e, e, chciałbym e, dwa słowa tutaj powiedzieć, dlatego, że Cieślak dostał za nie, za nie Złotego Jorika tak. na jednym z pierwszych e, festiwali szekspirowskich, a ja dostałem aktorskiego e, mm. Jorika, razem na notabene z Janem Englertem, który za Juliusza Cezara w polskim dostał i Beatą Fudalej, która za Ariela w teatrze mm -hmm. Stalin dostała. I to e, m, znaczyło, że byliśmy w takim towarzystwie no, e, e, najważniejszych przedstawień, żeby nie powiedzieć, najważniejszych teatrów w Polsce e, przez chwilę. Tak nagle mi się e, przypomniał e, ten Beckett, dlatego że, ten, ten Szekspir, dlatego że pracując nad Beckettem do Szekspira, Antoni nieoczekiwanie często, często nawiązywał, co było dla mnie jakimś. Jakimś zaskoczeniem, robiąc końcówkę, mówił oczywiście o Królu Lirze. Mhm. Mówił o błaźnie i, i, i o Lirze. I to z kolei miało pewien wpływ na, na moją późniejszą pracę. będę w Królu Lirze Jacques'a w, te, mhm. w teatrze polskim. Jakoś te nitki zszywające mnie samego z sobą samym w aktorstwie, no tu się zaczęły prząść, powiedziałbym, jeśli chodzi o Szekspira. Cieślakowego i, i Beketa e, e, Liberowego. No, myśmy wtedy, tak sobie myślę, że po tych przedstawieniach Beketa w Polsce, ta, ten puryzm Bekety, puryz libery, ta jego taka ten rygoryzm był czymś, czymś nowym, i wydaje mi się, że on cały czas jest czymś nowym. Fakt, mm -hmm. że są ludzie, którzy bronią tej, tej spuścizny Beketa, stojąc na straży czystości nie wydaje mi się czymś niezwykłym. Ale na tyle niezwykłym, że mam po raz kolejny ochotę. E, spróbować, a, a, a nie, że mnie to od, odpycha. Mhm. Mało tak. Nie, no. nie miałeś od ruchu buntu, że, że to jest przesada? No, no właśnie, no właśnie nie. Kiedyś z Ireną <grym> pojechaliśmy do TVP Kultura, którą, jak, jak dobrze pamiętam, ty wówczas współzarządzałeś i tam opowiadaliśmy o bekecie i ktoś, któryś z interlokutorów zadał podobne pytanie do ciebie. Powiedziałem, nie no, ale czy, czy jakiś skrzypek Krzysztoferowi Hogłudowi może powiedzieć, no ale ja widzę te frazy i na no i mi się wydawało, że coś takiego jest. Jest partytura beketowska, którą trzeba umieć wykonać. I umieć ją wykonać znaczyło wznieść się na wyżyny swojej sztuki aktorskiej, swojego warsztatu, zdolności intelektualnych. No i oczywiście jakiegoś, jakiegoś spektrum emocjonalnego, bo to paradoksalnie są pełne emocji sztuki. Więc ten bunt nigdy mnie nie dotyczył. Owszem, wjeżdżałem tutaj Antoniemu, jak nie potrafiłem wykonać tego, czego on żądał. Albo mi się wydawało, że wykonuje, a on twierdził, że nie. Ale ta relacja, która się tutaj między nami stworzyła, wykluczała coś w rodzaju, w rodzaju buntu. Miał ponadto Antoni Libera tę cechę, że wykładał na seminarium beketowskim w Akademii Teatralnej właśnie, czekając na godota, na który również uciekałem, tak jak na zajęcia Zapasiewicza. I, no nie chcę używać słowa autorytet, ale chyba bez niego się tutaj nie obejdzie. Był autorytetem w sprawie Beketa. Mhm. Jeżeli a Antoni mówił, że to brzmi tak, no to nawet jak wydawało mi się, że mogę znaleźć jakieś argumenty na nie, to było mhm. jednak tak, jak on mówił. No, trzeba pamiętać jeszcze o jednym tutaj przedstawieniu, Beketowskim Libery, które jest grane od 27 lat, czyli o szczęśliwych dniach z Mają Komorowską. No i z Adamem Ferencym ostatnio, chociaż to nie, nie był jedyny aktor, który jej partner, partnerował. Tutaj już mówiliśmy troszkę o zespole aktorskim. I w związku z tym ciekawi mnie takie twoje wspomnienie partnerek, partnerów, z którymi grałeś. Czy tu miałeś jakieś takie szczególne doświadczenia? Zachowałeś jakąś szczególną pamięć o kimś w, tak, w takiej sytuacji? Ależ tak. Jest ich, jest ich wielu. No, ale chyba muszę zacząć od Sławka Orzechowskiego, kolegi notabene ze studiów, z którym jak się witamy, to zawsze rozkładamy ręce i mówimy sobie jesteś nareszcie, albo didi gogo. Mm, to. to spotkanie w Bekecie zostawiło w nas powiedziałbym taki Taki, taki duży owoc frontowej przyjaźni. Mhm. Długo było o tym opowiadać. Sławek grał beketa jeszcze w takich szkolnych produkcjach, mhm. Antoniego Libery, w takich jego pierwszych praktykach scenicznych, no i był w zasadzie. Doktorem habilitowanym, <grym> jeśli chodzi o beketa, kiedy tutaj przystępował do pracy, więc ja tam koło niego pętałem się, jak taki świeżo, świeżo upieczony akolita tej Beketowskiej sztuki. No i, i, i wciągał mnie w ten świat, Liberii, w świat Beketa. Więc myślę, że on jakoś jest na jednym z pierwszych, z pierwszych miejsc. Myślę, że o Danusistence powinienem też powiedzieć. Parę słów, chociaż w zasadzie zagraliśmy niewiele, bo tylko raz w tym w wiśniowym sadzie. Notabene będę Danusia miała przyjść tutaj na początku lat 90. to miała grać coś w wiśniowym sanie, sadzie Janusza Nyczaka. Mhm. Do premiery wiśniowego sadu Janusza Nyczaka nie doszło z powodu śmierci mhm. reżysera. Danusia grała tutaj szła jak gdyby swoją ścieżką. Ja szedłem swoją, spotkaliśmy się i to było. Mało szczęśliwe spotkanie, ale e, e, no właśnie spotykamy się w tej chwili w Narodowym e, przy, przy Mary Stewart Schiller'a i, i jak gdyby to, to, to spotkanie o, okazuje się, że dla nas było uh -huh. bardzo, uh -huh. bardzo, bardzo ważne. E, spotkałem się też z Danusią już potem poza, poza teatrem dramatycznym w takiej produkcji telewizyjnej. Izabeli Cywińskiej, skrzywdzeni i poniżenie mm -hmm. według Dostojewskiego, która bez tego spotkania w dramatycznym no, też miałaby inny wymiar. Adoś Ferency, z którym w końcówce pracowaliśmy bardzo dużo, nadal pozostaje kolegą, który opowiada mi przy okazji nieoczekiwanego spotkania w Fuławie Teatru na Woli o swoich przygodach. Ze śmierci klinicznej. Mm -hmm. e, Sławek Grzymkowski, mój znacznie młody kolega, który razem, e, z którym tutaj przeszliśmy dosyć, dosyć długą ścieżkę nadal, jest e, kolegą, z którym dobrze mi się e, rozmawia. E, no, jest Małgosia Kożuchowska, jako młodsza koleżanka, tutaj e, przez dłuższy czas. E, Grała i też nasze drogi krzyżowały się raczej rzadko. Graliśmy chyba tylko w bekecie razem. Przepraszam, w, w Brechcie i w, w jak wam się podoba. Mhm. No ale jest jakiś taki fundament mhm. relacji koleżeńskiej. Marek Walczewski, którego poznałem dzięki teatru, teatrowi dramatycznego teatrowi dramatycznemu był dla mnie bardzo serdecznym kolegą w zasadzie do, do czasu swojej, swojej śmierci. Z Małgosią Niemirską jeszcze całkiem niedawno spotykaliśmy się wspominając mm. Holoubka i jego, mm -hmm. i jego dramatyczny, wspominając Gołasa, którego ja znałem tylko z Teatru Polskiego. Natomiast no, powiedziałbym w zasadzie nie było ludzi, z którymi miałem jakieś złe relacje tutaj. Mm -hmm. Konflikty, które się pojawiały, wynikały z normalnej temperatury ognia walki, która się pojawia na próbach. One, że tak powiem, gasły z chwilą premiery, czy gasły z chwilą skończenia, się, skończenia próby. Natomiast zawsze to byli koledzy, którzy nie wahali się odwoływać do różnych krytycznych fras, opowiadając o o, o naszej wspólnej pracy, o moich dokonaniach. no I, i to jest wymiar tego, że, e, że naprawdę byliśmy tutaj w istotnych relacjach zawodowych. Miałeś poczucie, że tworzycie zespół? Bez wątpienia, hmm. bez wątpienia. I to od, od począt, co najmniej od początku dyrekcji Cieślak Cieślak to był właśnie osoba, która nieznanymi sobie sposobami, a w zasadzie znaną tylko nielicznym magią dyrektorską, Umiała ten zespół stworzyć. Ten zespół to był zespół Ciślaka. No, ale to jeśli było tak dobrze, to <noise> dlaczego odszedłeś w 2003 roku z Teatru Dramatycznego? Wiesz, nie wiem. <noise> e, e, naprawdę e, nie wiem. Myślę, że było to związane z tym, że m, m, Jan Engelet obejmował dyrekcję Narodowego i e, e, Obejmując, byłem, przez długi czas byłem jego asystentem w szkole. Byłem także prorektorem, kiedy on był no okay. rektorem, byłem nominowanym przez niego kierownikiem teatru szkolnego, byłem pełnomocnikiem rektora, e, także z jego nadania tego teatru. No i jak gdyby takie poczucie, że, mm, mm, że mm, mogę mu się do czegoś przydać. Pewnie mm -hmm. kazało mu powiedzieć, że, że jeśli uważałbym, że. Że, że mogę mieć u niego tam miejsce, to żebym wpadł do niego. No i był taki moment, kiedy potraktowałem po prostu poważnie te jego propozycje. Zwłaszcza, że tutaj no miałem poczucia takiego jakiegoś zastoju, jeśli chodzi o mnie. Był Jarocki, który właśnie odszedł. Mało tego dowiedziałem się, że Jarocki właśnie poszedł do, do narodowego i tam właśnie odpala. Odpala to błądzenie lada moment. No i była też taka okoliczność, że był tam Słobodzianek Tadeusz, który robił laboratorium teatru, aby była to osoba mi już nie nieobca, bo tutaj spotkaliśmy się przy okazji pracy nad Carem Mikołajem i to oprócz spotkania z reżyserem Maciejem Prusem, w pracy było spotkanie z Tadeuszem Słobodziankiem, który okazał się bardzo interesującą postacią dla jeszcze wciąż młodego aktora. Gdy jego nazwisko pojawiło się w tym kręgu twórców Nowego Englertowego Teatru Narodowego, no to było dodatkowym, dodatkowym bodźcem. Nie zagrałeś Perlina. Do tego zmierzałeś. W pewnym momencie właśnie dzięki, z tego co mi wiadomo, dzięki Akcji Tadeusza Słupodzianka zagrałem Merlina, bo tam znowu był jakiś kłopot z aktorem z Krzysztofem Wakulińskim, który, z którym tu się spotkałem. Notabene też grał gajewa w bliźniowym sadzie Heifeca. Wskoczyłem tam w Merlina. No to doskonale wiesz, jak to się dzieje, dzieje w teatrze. Ja chętnie o tym wspominam i bardzo Ci dziękuję, że mnie tutaj zaprosiłeś i że mogę o tym. Mówić, przechadzać się po tej swojej pamięci i widzieć, jak ona jest zapaskudzona, jak ona jest, że tak powiem, niepoukładana. No ale, ale tak to jest z nią, jeżeli nad nią się nie pracuje systematycznie, jeżeli tekst wypełnia się różnymi innymi tekstami, które potem szybko mają wylecieć, wylecieć z głowy. No, wracając do, do Twojego pytania o wyjście, to chyba powinienem powiedzieć, że czułem, że. Że tu jak gdyby inne jakości aktorskie zaczynają być ważne. Mm -hmm. e, że, no, że Wydawało mi się, że, no, że, że, że powinienem nie tyle, że zacząć od początku, tylko że bardziej eksploatować ten swój dorobek aktorski, który, który już mam, który mogę dysponować. Który mogę dysponować. No i, e, i pojawił się ten Merlin. Niewykluczone, że to był decydujący moment o moim przejściu do, mm -hmm. do narodowego. I to wydaje mi się, że, to, że byłem jeszcze aktorem teatru dramatycznego, kiedy ta nasza rozmowa z Janem Englertem na temat ewentualnego przejścia do narodowego toczyła się. A tu jak gdyby już nie było perspektyw. Zresztą wydaje mi się, że tak było, że moja zgoda i moja, mój akces do narodowego był poprzedzony rozmową. Z Piotrem Cieślakiem, taką rozmową niezobowiązującą na temat tego, co będzie dalej, i jakby wynikało z niej nie tak dużo, jakbym chciał. Stąd pojawiła się ta, ale była, była ta taka sytuacja, że Cieślak, do którego jakoś byłem przywiązany, i jak mi się wydaje, e, 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 też dla niego nie byłem obojętny, e, że on w pewnym momencie mówił: To wiesz, jeszcze przemyślę decyzję, jeszcze. I jeszcze nie pozwalaj sobie tak śmiało e, odchodzić. E, no ale sobie pozwoliłem, w końcu. No, zawsze nowe wyzwania też pociągają, prawda? Po, po 16 latach pracy w jednym miejscu, no też jest taka. Ale to, to było dobre miejsce. Te pierwsze 6 lat za Pasiewicz Prus, to było takie wzrastanie w mrozie, powiedziałbym, i w niekoniecznie sprzyjających warunkach. A ten czas cieślaka to już była pe pełnia słońca, klimat śródziemnomorski. <grym> Na koniec rozmów z naszymi gośćmi. Czasami zadaję takie pytanie o pewien rodzaj przesłania, które właśnie nasi bohaterowie byliby chętni czy, czy, czy gotowi wysnuć ze swojej historii pracy w teatrze dramatycznym. Krótko mówiąc, co uważasz, że jakoś, jaka wartość powinna pozostać? Nie, 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 nie należy jej wytrącać, a, 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 ta, a ta refleksja no, chciałbym, żeby wyniknęła no, z Twoich doświadczeń. Mm -hmm. um. Nie wiem, czy, czy nie jest to powyżej mojej wyporności intelektualnej, ale... ale Zwykle przy... tak, tak właśnie nasi goście. Pierwsze zdanie, odpowiedzi na to pytanie tak właśnie no, to, 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 Tym bardziej mi przykro, że jestem taki banalny, ale przychodzi mi, przychodzi mi myśl, a w zasadzie figura filozoficzna Stanisława Ignacego Witkiewicza, Jedność wielości. Mhm. E, musimy pamiętać, że jesteśmy bardzo różni i że się bardzo od siebie różnimy, a z drugiej strony, e, że teatr e, jest czymś, e, jest żywiołem, który tą różnorodnością się cieszy, ale dopiero wtedy, kiedy ona ma Zzaistnie. jakąś zasadę, zaistnieje, tak, kiedy, zaistnieje w jakiejś spójności. Mhm. Więc jesteśmy różni po to, żeby stać się nagle na chwilę jakąś jakąś jednością. I zawsze, kiedy to się zdarza, a to się powinno zdarzać przy każdej premierze, no to jest wieloraki sukces. Wieloraki, powiedziałbym, sukces istnienia. Mhm. Wieloraka manifestacja mocy istnienia i tajemnicy istnienia. Wielość staje się jednością. W każdym z nas jest, jest jak gdyby materiał na to, żeby, żeby z kimś innym tworzyć jedność. Żywioł teatru jest takim, takim morzem, w którym to się dzieje. No to życzmy sobie tego żywiołu. Tobie życzę w, 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 w dalszych Twoich pracach. Życzmy tego teatrowi dramatycznemu i Państwu no we, wszystkich, we wszystkich teatrach. Bardzo dziękuję za to, za to wspomnienie. No i cóż, wszystkiego dobrego. Wzajemnie, wszystkiego dobrego. <laughs> Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję.